Eccomi qua, ciao a tutti, witajcie mangiarłebki. Dzisiaj przyszłam do Was nie, żeby Wam jakieś tam przepisy dawać, tylko chciałam trochę o sobie popowiadać. Tak jak kiedyś mówiłam, że będą też takie filmiki o kulturze, o różnych rzeczach. Ja dzisiaj Wam opowiem i powiem Wam, że w tym roku mija 30. rocznica, jak wyemigrowałam do Włoch, 27 lipca. To jest historyczna rocznica nie tylko dla Polski, ale także dla mnie, przełomowy okres w życiu, bo odważyłam się wyemigrować z Polski, z rodzinnego miasta, oddzielić się od przyjaciół i zamieszkać w obcym kraju, którego w ogóle nie znałam. Nie znałam języka, nie znałam kultury, nie znałam nic, kompletnie nic, nic, nic. Ale dzięki Bogu, że miałam wspaniałych przyjaciół, którzy wcześniej wyemigrowali do Włoch, parę miesięcy, więc mi pomagali. Dzięki Bogu poznałam wspaniałych ludzi, takich jak siostry zakonne z kościoła na Via Botego Oscuro, kościoła polskiego, między innymi siostrę Dobrosławę, którą do dziś mam jako najwspanialszą osobę, druga matka na tej ziemi. Była dla mnie jak mama. Często do niej chodziłam i mnie wspierała duchowo. W tej chwili jest staruszką, zjechała do Polski w 2000 roku. Jest w zakonie sióstr sercanek w Zakopanem i po prostu jest już nie na emeryturze, no już jest starsza, już ma ponad 80 lat, ale cały czas z nią mam kontakt. Jest to wspaniała osoba, która pojawiła się na mojej drodze życia. Tak jak inni, między innymi właśnie rodzina Czalfi, u których zaczęłam pracować jako kelnerka po pół roku pobytu we Włoszech, bo pierwsze pół roku to było właśnie praca z osobami starszymi, czyli z babcią i z dziadkiem, czyli nonno e nonna, Vosti Stella Polare. No ale to była bardzo dla mnie ciężka praca psychiczna, bo dla takiej dziewczyny, która studiuje, bo ja byłam studentką, jak wyemigrowałam, trafiłam do rodziny i dzień i noc byłam z osobami starszymi i nie mogłam wychodzić. Dla mnie to było jakbym była w więzieniu, no bo nie byłam przyzwyczajona, ale z drugiej strony nie chciałam wracać do Polski i tak dalej. I po prostu po pół roku trafiło się, że jest praca w restauracji. Ja do tej restauracji trafiłam, czyli w samym centrum, żeby już lepiej trafić nie mogłam. No mówię Wam, żeby tak trafić, to ja jest, a pochodzę z małej miejscowości w Polsce, także naprawdę, no było dla mnie coś niesamowitego, w samym sercu Rzymu, w samym centrum, przy schodach hiszpańskich, Vicino Piazza di Spagna, gdzie do tej restauracji tyle słynnych ludzi przychodziło, między innymi Roman Polański, Krzysztof Panderewski, kto tam jeszcze, no aktorzy z całego świata, Monika Bellucci, Anna Falki, aktorzy z kina włoskiego i z Polski też zawitali różne osoby, także no niesamowicie miałam okazję ich tam poznać, no bo oczywiście przychodzili sobie skonsumować jakiś smaczny obiadik albo kolację w towarzystwie fajnych osób. No i co? I teraz pokażę Wam kilka zdjęć, bo postanowiłam Wam pokazać, jak wyglądałam, jak wyemigrowałam. Przybliżę się tutaj do Was. Jak wyemigrowałam, to byłam taka biedna biedulka w takich polskich ubrankach. O, tutaj widać na tym zdjęciu, to jest ta Piazza San Pietro, na placu Świętego Piotra. Później Wam pokażę takie zdjęcie, tu jest przy Castel San Angelo, myślę, że Wam widać. Tutaj zdjęcie już jest, jak zaczęłam pracować w restauracji, też taka bieduleczka. O, tutaj to były moje pierwsze miesiące, wydawałam sałatki różne, różne tam lody, kawę robiłam. O, gdzie jest jeszcze to zdjęcie, tutaj jest jeszcze takie zdjęcie.
O tutaj, no właśnie, no to tak miałam takie blond włosy, ojejku, później się zafarbowałam na inny kolor. A tu już jak właśnie obsługiwałam takiego właśnie słynnego pana, który pracował właśnie, miał do czynienia z filmami i był jury w Cannes. Jak jest festiwal filmów w Cannes, to on tam właśnie jeździł, bardzo bogaty pan. Naprawdę przychodził, ja tutaj serwowałam jakieś kwiatuszki, fiori di zucca, ripieni. O, i to jest Usetimia, tu jest na zewnątrz, też takie fajne, jak tutaj sobie stałam. Mieliśmy stoliki na zewnątrz do tej pory, ale w tej chwili to jest to wszystko rozbudowane, jest bardzo ładne. O, tutaj jak siedziałam w towarzystwie fajnych chłopaków, o. No, muszę powiedzieć, że powodzenie też miałam. Czemu nie? Każdy człowiek, jak jest młody, to ma powodzenie. A co tu jeszcze Wam pokażę ciekawego? Tutaj mam takie fajne zdjęcie. Też do tej, to jest już drugiej restauracji, co pracowałam w Rancho Doro. Też tam fajnie mi się pracowało, cały czas u tej samej rodziny. To jest taki fajny pan. To jest dziennikarz Sandro Fioravanti. Teraz ma wysokie stanowisko w telewizji włoskiej. Zajmuje się od sportu. No i co Wam powiem? O, tutaj jak niosłam jakiś tam talerz z jedzeniem. Pokażę Wam moich kucharzy. O, tutaj koledzy. Jeden z nich, ten pierwszy, na pierwszym planie to robił pizzę, Chris, a tam w oddali jest Simone. A tu mój kolega Luigi, fajny, bardzo fajny kolega. No i tutaj jeszcze mama, to już takie inne zdjęcia. Tutaj jest na przykład zdjęcie zrobione przy na Via Condotti, przy ładnej wystawie, witrina. Tutaj Wam pokażę jeszcze zdjęcie z Ostii, jak już byłam mężatką, bo to już mi się przytyło, zobaczcie, w Ostii. Pozdrawiam koleżanki z Ostii, koleżanki moje wszystkie, nie będę wymieniać imion, bo jest ich dużo. Ciao, pozdrawiam, myślę, że mnie oglądacie i że Wam się podobam. A co jeszcze Wam pokażę? Pokażę Wam zdjęcie z moją teściową, która dobrze się odżywia i żyje, 96 lat już ma. A propos odżywiania, wczoraj leciał taki program telewizji włoskiej, gdzie ludzie żyją bardzo długo na południu Włoch, bo co? Bo jedzą zdrowo, dużo warzyw, dużo owoców, mało mięsa, mało tłuszczy, po prostu oliwki używają. To jest właśnie prawdziwe życie włoskie. Na ten temat zrobię kiedyś filmik i powiem, jakie są sekrety kuchni włoskiej. Ale jeszcze jakieś zdjęcie chciałam Wam pokazać. O, tutaj pokażę Wam. Mieliśmy takiego fajnego pieska, którego już nie mamy. To jest z moim mężem. Mój mąż już z mamą i z pieskiem. O. Tutaj jest jeszcze jakieś zdjęcie. Co Wam pokażę jeszcze? O, tutaj na tle. No to też fajne jest zdjęcie. Tam z tyłu są palmy. To Włoski. Włoski. Teraz jak zjadę, pojadę do Włoch, bo teraz mieszkamy w Polsce z mężem, wtedy będę Wam gotować różne potrawy na bazie ryb. Tam jest naprawdę una marea di pesce, czyli niesamowity wybór ryb. I zobaczycie, jakie będę tworzyć dania. I co? Myślę, że te moje opowiadanie o sobie spodobało Wam się. Napiszcie coś. Czekam na komentarze też. No i co? I do zobaczenia do następnego takiego filmiku. Ciao a tutti!